jakby postać, ale... Ale właśnie. Wiesz, może zrobić sobie F5 streama, bo widzę, że nie nadążacie. Musi, wiecie, odpowiedzieć się na to, co powiedziałem jakieś 2 minuty temu. Jakieś opóźnionko, jeszcze coś. Dobra. Leczek jem jakoś tak neutralnymi. Ale ty może jakoś chaotyczny, zły. Współpracę mała i narodów. Kurde, to idealne, jak do mnie pasuje. Chaotyczny, zły. O, jeny. Tutaj wypadałoby tak. Jezu Maria, nie pamiętam, co powinien iść jako czarownik. Jak ja to dawno grałem. Siła i zręczność nie, ale mądrość już tak. Myszko, nie szalej. Kondycję zwiększę. 10. Chociaż nie. Inteligencja musi być. Charyzma jak najbardziej. Mądrość, nie wiem, czy mądrość, czy inteligencja. Myślę, że tak będzie sensownie. Profilem. Uczeń smoka. No to uczeń smoka, ale zobaczę przy okazji, co tu mamy jeszcze. Postawię sobie się w zaklęciach ze szkoły rzucania, bla 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 bla. Zaklęć rzucę nekromanta. Uczeń smoka. No. Na pewno ucznia smoka biorę. Modyfikacje. O Jezu, ta edycja. O, ten ma fajną brytkę. Ta czerwona szata była spoko. O, Wiedźmi nadali. Kolej włosów. Ja no, czerwone, takie szkarłatne włosy, o. Ale nie, dobra, nie ma jaśniejszą, skoro tego wybili. Pewnie to jest ciemniejsze. Spoko. Tatuaże różowe, muszą być różowe. Chyba nie słyszę już nic. Gra jest cholernie cicho. Powróć. Nie brać jeńców do ataku! Na nich atakować! Atak! Do ataku! Uderzać!
Na nich! Na mój rozk... Do ataku! Zabić ich już! Chyba już wybrałem swój postać. O, tępy bohater. Na co czekamy? Załatwmy ich! To jest ten kurde, fla. O Jezu, jak się gość nazywał. Foltest. Foltest. Urwę ci łeb i zrobię sobie z niego pacynkę. Foltest, hopie. Nie wiedziałem, że byłeś w Winterze już. Diego. W sumie Diego? Na co czekamy? Diego, faktycznie. Ej, to chyba jest ten sam aktor głosowy, na to wychodzi. Wybiła ich ostatnio. Chcę zobaczyć. Ból. Ból. Teraz do broni. Pora, słyszę szczęgoręża. A teraz znajdźcie jakieś gry, gdzie jest tak dużo różnych dźwięków, pól dźwięków, głosów do wybrania. Do ataku! Zabić ich już! Nie, to jest socjopatę. Chcę zobaczyć. Tak, socjopata. Na pewno. Wulgin, lat. Dobra, nazwisko. ZG. Nie. ZG, o. Co, mogę sobie bóstwo wybrać? Wpisz imię w bóstwa. Zdobywcy gier. Wielce. Przecież wchodzi głos, jest Snoop Dogg. Torrent VR. Wpisz. Nie. Pewnego dnia też trzeba będzie wrócić do VR-a. Mam tego, ile mam w cholerę gier na nie, ale... W sumie, dlaczego ja w to nie gram? Chyba. Okej. Okay. Umiejętności, magia. Graj. Mroźna północ. Północ. Nazwa nadana dzikiej, jałowej krainie leżącej za wielkim wrzosowiskiem Fejrunu. Po tych ponurych pustkowiach wędrują klany barbarzyńców i plemiona olbrzymów. A przestworzami władają potężne smoki. No i takie lecz właśnie fantazy chcę. Takie prawdziwe fantazy z krwi i kości. To go potrzebuję. Miasto Neverwinter. Klejnot północy. Za wysokimi murami miasta mężni i dzielni śmiałkowie zmuszają tę surową krainę do posłuszeństwa. To jakby ktoś w książkę przyniósł. Ich przywódcą i obrońcą jest legendarny bohater Lord Nasher ala Gondar. Są jednak na świecie rzeczy, którym nie sprosta żadna odwaga. Straszliwa zaraza zaatakowała miasto. Śmiertelna choroba, która patrz, najpierw dotknęła mieszkańców. Wiedźminie było tak samo. Gniazda. Już niedługo cały Neverwinter pozna tchnienie wyjącej śmierci. Nie mogę tylko, ale jednak jest. Zarazy nie udało się pokonać. Wybuchła panika, a wkrótce na ulicach doszło do zamieszek. Jak to jest, że w takich starych grach dubbing w grę był lepszy niż w dzisiejszych? By ratować Neverwinter, naprawdę, Baldur's Gate, Gothic, Marande, paladynka Tyra i Neverwinter, Lorda Nashera, postanowiła znaleźć zbawcę. Nawet nowa, powiedzmy, Wiedźmin pierwszy. To były gry ze świetnym dubbingiem polskim. Na jej wezwanie odpowiedział w sumie mają śmiałków tak marzących o bohaterskich czynach. Od Gothica nie uciekniesz. Których przyciągnęły to obietnice sławy i chwały. Innych skusił blask złota. Ci, którzy rokowali największe nadzieje, zostali przyjęci do Akademii, gdzie pod okiem największych umysłów Neverwinter rozpoczęli żmudne szkolenie. A wszystko to z nadzieją, że spośród nich wyjdzie bohater, który uratuje miasto od wyjącej śmierci i tajemniczej, złowrogiej siły stojącej za zarazą. Okej, okay, czyli sprawa wygląda tak, że Neverwinter opanowała zaraza, a my jako bohater musimy jakoś temu przeciwdziałać.
wreszcie jesteś. Bałem się, że Paweł dzień. Instruktorzy musieli chyba nieźle cię wymęczyć. O kurde, jaka klasyka. Wolfgang Zidzi, Paweł. Szkolą specjalistów 6. Mam na imię Paweł. Jestem jednym z nowych rekrutów. Przybyłem do Akademii tego ranka. Wiem, jak się nazywasz. To tam Paweł. Ale ty jesteś kanciasty. O, dobra, mogę tego. Wiem z IG, jak się nazywasz. Tak, nazywam się. To będę zapowiadał, że Lady Alibeth osobiście kazała Akademii wysłać ci zaproszenie na szkolenie. A propos. Z tego co pamiętam, że to jest jedna z tych gier, która była taka nieliniowość, taka już prawdziwa nieliniowość RPG-owa. Że to co zrobiliśmy w pewnym momencie przeniosło się na, powiedzmy, końcówkę i z końcówki decyzja przeniosła się na dodatki DLC. W tamtym okresie to nie pamiętam, żeby była jakakolwiek podobna nieliniowość. Zwykle ludzie błagam, że to się to musi być dla ciebie. Znałem przyszły, że mogę. Kiedy ma się tak dużo pamiętności, co ja, można się przyczynić do takiej. A kto dba, że jestem tu, bo węż okazji do... Jesteś całkiem pewny siły, oczywiście. Mam nadzieję, że to umieśnie... Mój brat Bill i ja pracowaliśmy na jednej piłkarskich farm pod miastem, gdy usłyszeliśmy, że bla 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 bla. Wiedzieliśmy, że miasto jest w potrzebie, lecz zanim tu nie przybyliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jak wielkiej. Zdążyliśmy tuż przed tym, jak przyjęli do bramy i nałożono na miasto Fontana. Dzięki Bogom, że przyjęto mnie do Akademii. Nie chciałbym być tam na ulicach zarazem. Niekiedy straż miejską ledwo utrzymuje pod... Właściwie to nie wiem zbyt wiele o zarazie. Co miałeś na myśli, mówiąc, że stancji ledwo utrzymuje? Opowiedz mi o swym bracie. Na pewno nie mam ochoty z sobą rozmawiać. Dobra, nie zapomnij przywitać się z moim bratem, Birnem. Dobra, mam gdzieś twojego brata. Dobra. To my całe złoto. Klasyka. O kurde, pałka. Zapałka. Oczywiście okradanie komnat pozostałych to jest już klasyka nad klasyką. Dobra, to są miksturki. Wszystko to są te same miksturki. Mam tu magiczne pociski. Nie pamiętam, czy czarodziej, czy czarownik używał chyba tylko. Widziałem cię podczas rozmowy z moim bratem Pawłem. Jeśli chcesz, mogę ci udzielić kilku wskazówek na temat podróżowania. Dobrze. Okej, okay, escape. Chcę kamerę, tak jest. Aha. Przy wielosobowej to MG, mistrz gry wybiera i ustawia poziom trudności w grze. Najnogatsze są trzy ustawienia, z którymi możesz sobie brać łatwe, normalne i trudne. O, prawdę mówiąc, nigdy grałem, wiecie, w takich wielosobowych gier, kiedy się siadało z innymi przy stole, rzucało się kosteczkami. Nigdy w to nie grałem, ale od zawsze chciałem w to zagrać. Dlatego w sumie staram się z kumplem jakoś zgadać, żeby zebrać kilka osób i w końcu zrobić sobie taką sesję RPG. No ja na razie, dopóki nie mam czegoś takiego, no musi mi wystarczyć lewej winter. Dobra, to wszystko dobra. Kliknij na mnie, aby otworzyć menu. Potem wybierz ikonę ataku po prawej, żeby mnie uderzyć. To mi sprawi szczególną przyjemność.
No, porozmawiaj z nim. Zdaje się, że mamy za sobą lekcję z menu. Pamiętaj, P klikaj na obiektach, aby otworzyć menu. Możesz nawet P kliknąć na sobie, aby uzyskać... Dobra, to pamiętam, to pamiętam. Gotów jestem. Dobra, nie potrzebuję samouczka. Coś tam pamiętam, będę się uczył w trakcie rozgrywki. Karta postaci, zaklęcia, takie specjalne emocje. O! Okej, okay, specjalne zdolności, umiejętności rzemieślnicze, przywołanie chowańca, polecenia, karta postaci właśnie. Nie mam nic doświadczenia, umiejętności też nie, czy nie, szary. Dziennik, szkolenie w akademii, bla bla bla. W sumie aż takie DGT nie ma w grafice. No w sumie ta gra ile ma? Z 2002 jest? 2011? Jednego pierwszego, Jezu. Ja byłem dwa dni temu na tym. Na takiej... A, 2002. W sensie mówisz, że może byłeś dwa dni temu na tej takiej, powiedzmy, sesji CRPG, nie? Przecież nie możemy pozwolić, by na ci paradowali nago po ulicach. To by źle świadczyło. Jezu. Mam nadzieję, że jakoś z kumplem zgadam, bo naprawdę chciałbym w końcu zagrać w taką sesję RPG. Ja już od całego Olgierdaków wyciągę zapasu, ale już przyjęto prawda. Świetny pomysł, przecież nie możemy pozwolić na się blablabla. Kontynuuj, straż miejska ma już dość problemu na głowie, starając się utrzymać porządek. Kanałem pełne jest ciało, ofiar, bla 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 bla. Sądzę jednak, że już o tym wiesz, mam kilka przynajmniej dla ciebie, taki człowiek jak ty zapewne uzna, że mogą mu się przepodrzaszlenie. Jeśli jesteś gotowy, udzielę ci teraz lekcję, jak korzystać z okna ekwipunku. Wiem, jak korzystać z okna ekwipunku, pamiętam. To chyba odpowiednia chwila, by nauczyć się, jak w czasie gry robić zakupy w sklepach. Mam tu kilka... Okej. Są jakieś tuniki, ubranka, bronie, zwoje, przedmioty magiczne, kusze, pochodnie i pałkę wezmę. Zbadaj. Ogień, odporność, bla bla bla, nieważne. A ta? To jest nieważne. To ci sprzedam. I bełty. A bełty dam tutaj, czemu nie? I to co to jest? Szczylet. Okej, okay, czary, nie czary. Tunika. No nic za to nie dostaje. Nie, dostaje jedną monetkę. Tak, z D&D. Zrobiłem se orka, czołgia, który się nazywa Urszak. Już mi kupił mikropłatności. Ja myślałem, że jak wiesz, że jak będę grał w taką, wiesz, sobie D&D, to sobie zrobię jakiegoś elfa, skrytobójca, coś takiego, który będzie zimnym, bezuczuciowym mordercą. Cynicznym. Taką postać bym chciał sobie zrobić. To chyba uzdrowienia. 53 sztuki zdrowia, nie mam tyle. Narzędzia złodziejskie. Pomniejszy pomysł. Przedmioty magiczne, zaklęcia. Bronie. O, dobra. W ogóle pokazuje mi tutaj na czerwono. Tych broni nie mogę sobie kupić. Sól zbroje, ubranie weterano, tu wojownika, paladyna, leśnika, czarodzieja, żołnierza. Nie, to co mam jest całkiem spoko. Witaj ponownie. I cóż to, Olgierd? Do widzenia. Do widzenia, nie chcę sam gadać.
totalna tuja. W sensie? Bedna. Witaj. Uczysz się tu w akademii, nieprawdaż? Znam twoje imię. Ja sam będę, jeśli chcesz, mogę cię użyć mapy dziennika. Nie ma takiej potrzeby. Mogę sobie zwiększyć. Dlaczego nie mogę przesuwać? No, ha, 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 panie postać. Dobra. Nie potrzebuję. O dziwo, sporo pamiętam jeszcze z tej gry. Książka. Też nie pamiętam, czy książki coś robiły. Najwyżej je posprzedaję. Niby coś tam pamiętam, ale wciąż za mało. Helban, nie Helban. Pewnie zgarnąłeś z Hazard. Nie mam żadnych punktów ani nic za te książki, więc kij z nimi. Wreszcie cię powiem. Nazywam się Harban, ale ty zwracaj się do mnie nie inaczej. Moim zdaniem jest przekazać wam swoim rekrutom kilka technicznych wskazówek na temat walki, żebyście nie dali się pościgać w prawdziwym świecie. No i gdzie? Nie stój tak, z tym na ciepłym wrazem. O co chodzi? Jesteś gotowy zacząć trening bojowy? Tak, jest, sir! Jestem gotowy, sir! O nie! Dobra. Rybaku, demon T-Rex znaleziony w grze. Będą do tego specjalnie bla 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 bla. Parowania mieszanego na samej górze na godzinie 12. Kiedy parujesz, nie wykonasz tego bla bla bla. W każdym razie możesz parować bla bla bla, aby powrócić. Jak szkaluje! Twoja broń służy nie tylko do zabijania, jak wiecie. Czasem może mieć inne stosowanie, na przykład, a wyda się screen lub albo drzwi. Jeśli znajdziesz zamek, którego nie umiesz otworzyć, kliknij P na drzwiach albo screen, patrz, bla bla bla, wyłasz mi bla bla bla, może bla 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 bla, kontynuuj. Bla bla bla. Łapie, jedźmy z tym przycojem. Nie jesteś ciebie wynika, więc nie musisz brać udziału w czynieniu bojowym. Ach, kto mi zaweca teraz tyłek? Same prawdziwie dostępne dla każdego, jeśli pomyślnie nie przejdzie, ukończy swoje podstawowe szkolenie. A zamiast jakbyś po szkole odpowiedzisz dla siebie nauczyciela. Dobra, tak czy tak, no nie przyda mi się. Troszkę sztylet służy. Mam maczugę i pałę. A mam też kuszę. Nie, dobra. No dawaj. Mapkę mi otwórzcie. Łaskawie, dziękuję. Manekin bojowy.
Dobra, co my tu w ogóle mamy? Kuszę, typ skradania się. Dobra, włącz typ skradania. Przywołanie chowańca, zbroja maga, przywołanie istoty, oszołomienie, światło, promień lodu, odporność. Co jak na broń? O! Ukradnę wam coś, żeby to później sprzedać. Za grube pieniądze. To wszystko jest moje. Panie Ferdynand. Kurde, jakiś pająk. Monstrualny pająk. Rogaty żuk. O kurde. Umbrowy kolos. Ether kappa. Hakostwory. Jakie kurde potworyki. Nie wiem, jakiś katulu czy co. Czemu się mysto? Dobra, to muszę jakieś typka podejść. Nie, jasne. Wyjdziesz stąd nogami do przodu. Znak. Szkolenie magii, o. To co mnie najbardziej ciekawi. Witaj. Miło cię widzieć w moim zakątku. Jestem ja. Tutejszy mistrz magii mistycznej. Choć mój tytuł ma bardziej symboliczne znaczenie. Już żaden ze mnie wypowiedział. Przepraszam, niewątpliwie po to, by ukończyć szkolenie. Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Nikt tu nie zna ślepy dymny na nauczaniu podstaw magii. Bo to widzę jako ostatnią lekcję rzucania zaklęć, do której czeka ci pyła magii. Jesteś gotów? Tak! Jesteś czarodziejem i wiedza o przygotowaniu zaklinania ci się nie przyda. Jeśli jednak chcesz, mogę ci pokazać, jak się to robi. No, pokaż mi. Jeśli chcesz przygotować zaklęcie, musisz pierwszy otworzyć swoją księgę zaklęć. Nie rób tego teraz, gdy przewiesz. I trzeba będzie zawsze wszystko odpoczywać. To słuchaj, co mam ci do powiedzenia, później wszystko zrobię. Jeśli chcesz wywołać menu księgi zaklęcia, ciśnij klawisz B, bądź kliknij lewym przyciskiem na ekranie księgi zaklęcia. Umieszczaj pod profilem postaci. Władzą menu księgi zaklęć, lewa jego strona zaraz pisz wszystkich czarów znajdujących się w tej księdze zaklęć praza, bla bla. I kliknij przeciwnik księgi zaklęć na stronę z przygotowanymi czarami do zaklęcia, które ich potrzebujesz. Pamiętaj, że aby móc z nich korzystać, musisz wpierw odpocząć. Każdy, kto kieruje się magią, powinien pamiętać o odpoczynku. To podczas niego uzupełniamy nasze zaklęcia. Bo odpocząć kliknij na umieszczenie potem. Odpoczynaj to ta bla 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 bla. Gdy odpoczniesz, uzupełniają się dostaniecie zaklęcia. Czas z niższych poziomów uzupełniają się szybciej i w pierwszej kolejności te z wyższych wymagają dość więcej czasu. Jeśli umieścisz zaklęcia plasku. Dobra, dalej, dalej, dobra. Księga zaklęć. Światło lodu, zbroja maga, przywołanie istoty.
Ja wróciłem, Polaki by ty. Akurat za 15 minut Outlast 2. Dobra, za tyle Outlast 2 zaczniemy, jak skończył prolog. Twoje szkolenie dobiegło końca. Idź do... Do widzenia. Dobra, ja wiem wszystko, ja potrafię wszystko. Są to jakieś fajne rzeczy, które mogę ukraść, książki na przykład. Tu z manekinami się bawią. Szkolenie w akademii. Dobra. Jakiś strażnik. Szkolenie łotrzyków to nie interesuje mnie. Skoro twój trening dobiegł końca, możesz wejść do sali zgromadzeń. Lady... Dobra, Lady Aribeth. W sumie to jest jedna z fajnie, jedna z tych postaci, które zapamiętałem z tej części. Będzie ja wczuł, żeby nie zagrać. Kurde, nie wydało się. Cześć pani Olibew. Ja co jeszcze mogę wam tu ukraść? No w ogóle jakie tu mam rzeczy? Zbijanie naga, przywołanie istoty, czyli wszystko co tutaj w zasadzie mam. Gratulacje, twój trening w akademii dobiegł końca. Niech Tyr cię błogosławi. Bardzo chciałam cię spotkać. Instruktorzy z akademii niezwykle pochlebnie wyrażali się o twych umiejętnościach. Jestem Lady Aribeth de Tilmarant. Tilmarant. Może po tych wszystkich ceremoniach uda nam się porozmawiać na osobności. Neverwinter potrzebuje. Moglibyśmy umówić się... Czekaj, co to było? Czujesz to? O nie! Abracadabra! Ja przywalę mu, kurde! Gomień lodu. No dobra, pomówmy, o co chodzi. Słuchaj mnie, mamy mało czasu. Obawiam się, że atak, który właśnie odparli... Jak już być może wiesz, kilka stworzeń zostało sprowadzonych do Akademii z Waterdeep. Sądzimy, że da się z nich uzyskać składniki do... Staraliśmy się utrzymać te informacje w sekrecie. Lecz ten atak oznacza, że nasza tajemnica jest powszechnie znana, nawet naszym wrogom. Neverwinter ma wielu nieprzyjaciół. Niektórzy otwarcie okazują wrogość, choćby miasto Luskan. Inni pozostają ukryci. No nie daje. Wiem, kto stoi za tym atakiem, lecz jest oczywiste, że starają się zniszczyć nasze nadzieje na pokonanie wyjącej śmierci. Musisz chronić stworzenia z Waterdeep. Nie możemy dopuścić, by wpadły w ręce wroga. Gdybym mogła, sama zabrałabym cię do stworzeń. Obawiam się jednak, że moja obecność uczyniłaby za... Napastnicy pojawili się w tej sali. Niewykluczone, że miejsce ich ataku było magicznie nakierowane na mnie. Musieli sądzić, że będę razem ze stworzeniami złota. Możliwe, że nawet teraz nasi wrogowie obserwują mnie dzięki magii. Licząc na... Musisz zrobić to sam. Wróć do przedsionka prowadzącego do tej komnaty. Waży się los tysięcy niewinnych osób. Jeśli stworzenia zostaną... Lecz jeśli to nie wystarcza, by obudzić twą lojalność, wiedz, że nie ominie cię nagrody. Weź ten klucz. Otworzy on zamknięte drzwi w holu prowadzącym do tej sali. Pozostanę tutaj. Mam nadzieję, że ma obecność odciągnie wrogów. Szybko! Udaj się do holu, a następnie wschodnim korytarzem do komnat, gdzie są trzyma... Losy Neverwinter zależą od ciebie. Tym kluczem otworzysz... Dobra, czyli muszę te... Muzyka za głośno. Dobra. Daj mi sekundkę w ciszę w takim razie.
Dobra, powinno być lepiej. Też ciszę troszkę w OBS-ie. Dobra. I też w ogóle zrobię coś, co zrobić nie powinienem. No tylko dlatego, że to jest stara gra. Stare gry są, kurde, trudne. W szczególności pamiętam, że miałem... O kurde! Bije mnie! O kurde! Światło. Mam jakieś... Nie mam czaru na... Mogę odpocząć? Hej. Poczynek. Emocje. Specjalne zdolności. Ej, gdzie była... Opcja odpoczynku. Chwila. Lipa. Dobra. Chowańca sobie w ogóle przyjęłam. I jeszcze jeden zaklęcie. Pyk. Chwila, gdzie jest to zaklęcie w moje specjalne zawładnij chowańcy, ma dobra. Chodź mój chowańcu. Dobra, zbroja maga, muszę sobie rzucić. Przywołanie istoty, przyda się. O kurde, bo już suka sobie przyzwałem. Teraz jakoś coś da zrobić. Z chowańcami jak najbardziej. I... Skrzyneczka. O, miksturka, super. Będę musiał później zerknąć, jakie mam czary, bo na razie te czary, które mam, to jest... Widać zrybko. Pamiętam, że tam był pewien czar. Pewien czar, chyba czarna dziura, coś takiego się nazywało, czy też implozja. Ty był cholernie potężnym czarem. Dzięki Bogom, że tu jesteś. Już myślałem, że te gobliny będą moją zgubą. Mhm. Dobra, chodź. Okej, to mamy już kolejnego przydupasa. Dobra, przyda się. Będę rzucał go na pierwszy ogień, a sam będę jakoś z tyłu się trzymał. Jak prawdziwy bohater. W ogóle przydałoby się odpocząć. Gdzie była ta opcja odpoczynku? Bo chodzi o to, że ja już nie mam zaklęć. A, chwila, tu był odpoczynek. Nie mogę odpocząć, kiedy są w pobliżu brzegowie. Lipa. Dobra, dajcie mi mój inwentarz. Jakie mam tu zaklęcia? Przywołanie istoty, dobra, w razie czego będzie. Wytrzymałość na żywioły, w razie czego też. Kwasowa szała, okej. Ona przed określonym charakterem.
Jak się nie ma, co się ma, to się ma, się ma. Dobra. I te zaklęcia muszą mi na razie wystarczyć. Wydaj polecenie. No debil. No debil. O kurde, jak tu jest. A ja nie mam czym atakować ich. Mogę co najwyżej atakować sztyletem. Dobra, co tu mamy? Da, goblinki. Atakujcie. Nie, dostaję w ogóle jakieś doświadczenie za to, że oni ich atakują? W końcu moje istoty. Ja przywołam sobie kolejną istotę. A nie, dobra, dobra. Czyli to wygląda tak, że jak jedną istotę przyślę, to inna sobie zwykle. Zobaczmy, co tam masz. Jak ta postaci, ile mam w ogóle doświadczenia? O Jezu, 1000. Juszczka ognia. O, o! Spoko. Na pewno juszczka ognia będzie lepsza od tego, co ja mam teraz. Ale co robi taka juszczka ognia? Czyli nie mogę tutaj przejść, tylko mogę sobie... w końcu nie jestem bezbronny. Czego doszło, że tu będzie pułapka? Ha, jednak nie. O kurde, to bije. Avada Kedavra. Mówcie mi Harry Potter. Eliuszka mi się zepsuła. Shit. Już nie mogę Avada Kedavra robić. Za tymi drzwiami czyha na ciebie wielu straszliwych wrogów. Jeśli chcesz przeżyć, musisz O, fajnie. Udało ci się zdobyć wiele doświadczenia, by jednak z niego musisz się powiedzieć, że... nie potrzebujesz szkolenia, akurat pamiętam jak się szkoliło. Dobra. Tak, panie, czegoż ode mnie z... Mój kochany smoczek. Nie, faktycznie ja mam smoka, bo w końcu jestem uczniem czerwonego smoka. He. Dobra. Ale wracając, zanim pójdę tam dalej, cofnę się o dybinkę i wejdę tutaj do komnaty obok. Przy okazji mogę sobie odpocząć? Nie. Okej, tu jest ta sala. Złoto jak najbardziej. O! Opatrunek, super. Coś ciekawego? Skrzynia jeszcze jedna. Co tu mamy? Zaleczenie zwierzęcia lub... też się przyda. W razie czego. No nie mam za dużo, nie mam za dużej ilości opcji. No a typo, dostałem kartę. Pichnię, aby awansować. To znaczy, Bart.
8 poziomów wiedzy muszę zdobyć. No tak, teraz... Aha, no tak, teraz będzie mój drugi poziom czarownika. Tak, aktorstwo, blef. Tutaj od charyzmy wszystko zależy, a charyzmę mam dość wysoką, 16 punktów. Mimo wszystko chyba najlepiej byłoby w mądrość iść. Blef. Czarnoznawstwo. Czarnoznawstwo służy do indykacji czarów i rzucania kontry zaklęć. Niekoniecznie jest sygnał. Udany test podczas walki odpowiadam. Koncentracja też wykonana jest za każdym razem, gdy coś przeszkodzi twojej postaci. O, koncentracja z jednej byłaby spoko. Kiedyś kieszonkowa. No. Leczenie. Też. Następnie otwieranie zamków przydałoby się. Ale nie mam może wykrywania pułapek. Koncentracja. O koncentracji mam trochę, więc na razie ok. Daruję sobie. Leczenie. To już się przyda. Ok, to jest spoko. Otwieranie zamków. Czy nie, po co mi otwieranie zamków, jak przecież mogę drzwi sobie zniszczyć? Nasłuchiwanie nie, parowanie nie, perswazja. Prowokacja. Przeszukanie. O. Przeszukanie by się przydało właśnie. Zbieranie pułapki. Spostrzegawczość, zbieranie pułapek. Ukrywanie się i upadanie. Wiedza. Wycena. Zastraszanie. Dobra, jedno zastraszanie sobie wezmę. I przeszukiwanie, tak? Spostrzegawczości nie mogę. Ale nie, leczenie sobie już wezmę. W razie się przyda. Dobra, i tu mogę sobie zabrać jeden czar, tak? Ale te zaklęcia mogę sobie odrzucić. Pierwszy poziom. Przywołanie istoty. Istoty się bardzo przydają do... Obrany pysk kwasu, wstrząs elektryczny. No, przydało się. Mogę wszystko? Nie, mogę tylko jedno zaklęcie zabrać. Huk... Huk jakiś, identyfikacja. O! Nie, nie to. Magiczna broń by się przydała. Magiczny pocisk. Przerażenie. Płonące dłonie. Magiczny pocisk sobie wezmę na pewno. A nie, dobra. Pokazuje mi tutaj, ile mogę zabrać zaklęć z jednego poziomu. Z poziomu 0 mogę tylko jeden zabrać, z poziomu pierwszego żadnego. Także tutaj albo wstrząs kwasu wezmę, albo elektryczny. Nie, zobaczmy, zobaczmy, jakie to zadaje obrażenia. Wstrząsy zadaje obrażenia 1k3 obrażeń od elektryczności, od kwasu, czyli tu w zasadzie nie ma już nic. No, w takim razie wstrząs elektryczny. Ok. No nie, no jak na... Nie no, pseudo smoka biorę. Już go polubiłem, Asmorial. Fajne imię też ma. Tu. Dobra, spoko. Księga zaklęć. I tak.
Na pewno wezmę sobie promień lodu jako pierwsze, wstrząs elektryczny jako drugie. Przyzwanie istoty, to jest bardzo przydatne. Zbroja maga, bardzo dobra jest. Światło szak niekoniecznie, chyba, a co daje? A, pieprzyć światło. Tu widzę, że mi się zaklęcia już powoli powtarzają. W sumie nie mam takiego dużego wyboru, to wezmę wszystko, co mam. Oszołomienie. Światło. Inwentarz. Miksturka. Operatunek. I niech będzie kusza. Pierścień wytrzymałości, jasne. Jest coś jeszcze przydatnego? Nic. Przywołanie istoty, dobra. Będę sobie przywołanie istoty. Choć mam już przywołanie istoty. Ale nie, czekaj. W takim razie tutaj, puste miejsce, tak. I tu bym dał komendę, nie komendę, a tak specjalny. Bardziej przydałoby się dodanie właśnie tej zdolności, przywołanie chowańca, o. I odpoczynek. No halo, ja muszę odpocząć. Nie mam w ogóle czarów, nic. No to sobie w pierwszym. Uff. Dobra, jakoś to będzie. Mogę jeszcze zbroję maga sobie zrobić. A ty gościu, dlaczego tak stoisz? Halo. No, nice. Poradziliście sobie jakoś. Jestem dumny z was. Paka, co mamy w pakach? Złoto. Złoto. Uuu, miksura siły byka. Co ona daje? Kojarzy ją, ale nie pamiętam, co dawała. Miksura siły byka, gdzie ona jest tutaj? Obdarza wielką siłą. Dobra. Teraz akurat to się przyda. To się przyda, jak nie mam czarów dostępnych pod ręką. Chodź, atakujemy ich! Pilko. Uuu, wytrychy. O, super, zaklęcia. Dobra. Mogę w końcu odpocząć? Nie mogę. No, pulpit? Nie, zwłoki, tutaj zwłoki już sprawdzałem. Gobliny. Atakujcie ich. Yeah.
Zasnął. Jestem potężnym magiem, który zasypia przeciwników. Nope. Później tam pójdę. Na razie są rzeczy ważne i ważniejsze, jak na przykład bicie tego szkieleta. Aj. O, rękawice. Dobra, wszystko co miałem ukryć, ukradłem. Przy okazji, gdzie są te rękawice? Tutaj. A, muszę zidentyfikować. Naszyjnik. Okej. No, wygląd mogło być gorzej. Powiem, że mogło być gorzej. O, jest odpoczynek, super. Dobra, i teraz skoro tak, to sobie wezmę przyzwanie chowańca, gdzie jest. Tutaj. Przy istoty. I później przyzwę, jak będzie to konieczne. A tu będzie walka za chwilę, to tak. Coś ciekawego. Skrzynia jedna. Dobra, i chowaniec. No i zabity mak. Okej, tu są te migoczące migocączki. Tu je później się posprzedaje czy coś, chyba że to ma jakieś efekty dodatkowe. Coś dla mnie. Juszka uśpienia. Zawsze to coś. Bestie złote widmy czekają. O nie. No i znowu nie rzuciłem z żalu. Tak się rzucić powinno. Przybyliśmy za późno. Stworzenia stracone. Uczniowie Akademii zabici. Wszystko stracone, Fentiku. Nimfa uciekła. Yuan-Ti i inne stworzenia rozbiegły się po mieście. I gdzie w tym czasie była Aribet? No to jest ten typ, dobra.
Muszę z tobą pomówić. Mhm. Dokładnie tak, jestem okrutny. Nie jestem bohaterem. Pragnę spokojnego, cichego życia. Wątpię, by nasze ścieżki przecięły się w bliskiej przyszłości. Do zobaczenia i powodzenia. Wybacz, Desterowi. Brzemię wyjącej śmierci bardzo ciąży. Jako ich przywódca, Dester ciężko i nieustannie pracuje, aby ulżyć cierpieniom Neverwinter. Zaś to ostatnie niepowodzenie. Nazywam się Fentik Moss. Jestem kapłanem Tyra i towarzyszem Lady Aribeth. Mówiła... dobra. Nie mogę 160 playsta zrobić. Ile się zabiję? Jesteś beznadziejnym graczem. Przestań grać. Jej, następny poziom, trzeci poziom, spoko. Okej, dobra. Tyk, 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 tyk. Jeden wiedzę już mam. W takim razie jeszcze zastraszenie bym dał. Nie mogę. Podstawy rozbrojenia też nie mogę. To w takim razie spostrzegawczość też nie mogę. Ale wyceny też nie mogę. Kurde. Lipa. Da, to sobie jeden punkcik zostawię. Okej, tu mamy różne zaklęcia. Czyż umie atuty, błyskawiczny refleks. Ciche zaklęcia. Cicho ciemny. Czujność magiczna, o. Nie. Odporność na choroby. Być spoko odpowiedzi na trucizny, pisanie słów nie, powalenie nie, precyzyjne trafienie, bezbrojenie, szczerze bliska, talent magiczny, o. Talent. Lepsze najtyle, lubiłam broń, używanie broni. Co ja mogę używać broń egzotyczną i tak dalej. Używanie zbroi by też było całkiem spoko. Walka broni też. Hmm.
Zgnięcia bez gestu. Ej, chwila, cofnij się. To by było chyba najlepsze na razie. Dobra, zaklęcie bez gestów. Chyba. Da, tutaj zaraz zaklęć, ale tu mogę już jedno wybrać. Płonące dłonie, czy... Płonące dłonie. Ok. Smok, ok. O. No właśnie kończę. Właśnie kończę. Bez gestów. O, idealnie. Tak, wstrząs elektryczny bez gestów. Odporność bez gestów. Promień lodu bez gestów. Oszołomienie bez gestów. I tak, teraz płonące dłonie. No, no, jakoś to będzie. Sejwik. Chwila. No i to koniec prologu. Powiernikiem światła w tej najciemniejszej. To ja, to o mnie mówią. Jeżeli robię wszystko za pieniążki. Dobra, i to jest teoretycznie koniec. No. No dobra, saving i tyle. Okej. Tak, teraz będzie oklas, albo nas w ogóle i włączy streama. Hehe. Kurde, dowiedział się. Dowiedział się, że zamierzam to zrobić. On to jednak zawsze wszystko wie. No, ale dajcie mi chwilkę. Wszystko powyłączam. Dziewinocha.
Zwykle jeszcze tak z ciekawości, jak wyglądał cały pakiet April. April 2018. Outlast 2, Lara Croft Go, Deus Ex, Godity, Cywilizacja. Nawet. Powiem, że bardzo przyzwoita paczuszka. Bardzo przyzwoita paczuszka. Tak samo kolejna paczuszka, Dead Rising, Kerbal i Ruiner za 12 dolców, to idealna paczka. Na pewno wezmę. Outlast 2. Pyk. Big. Ah.